Łukasz Karpiel, program Prawy Prosty. Na łączach internetowych jest z nami pan profesor Grzegorz Kucharczyk. Witam serdecznie, panie profesorze. Witam, szczęść Boże. Szczęść Boże. A tak nieraz pewnie zastanawialiśmy się, co zostanie po naszej cywilizacji. Po Egipcjanach zostały piramidy, po innych ludach artefakty, czy to muzyczne, czy innego rodzaju kulturowe pozostałości. A wygląda niestety na to, że po nas zostanie to. Dzisiaj ulice, obowiązek noszenia maseczek, każdy kombinuje jak może. Tutaj takie trzy artefakty. A to wygląda jak z jakiegoś chyba horroru, którym można straszono, że tak kiedyś ludzie będą chodzić. Okazuje się, że tak się stało. Ludzie w kościele będą tak właśnie wyglądać. A chodzi się w tym bardzo, bardzo trudno, zwłaszcza jak ktoś ma okulary, to wie o czym mówi. A, no, panie profesorze, tak wygląda nasz świat, to po nas zostanie? No tak, można pół żartem, pół serio powiedzieć, że wygląda na to, że wszyscy będziemy ultrasami, to znaczy ultrasami w znaczeniu kibicowskim, bo tam, że tak powiem, nazwijmy to maseczki, to już jest dawny obyczaj. No ale całkiem serio, to istota chyba polega na tym i problemu, polega na tym, co jest, czy jak gdyby co poprzedziło ten obowiązek właśnie noszenia maseczek. To właśnie ten fakt, że to jest obowiązek narzucony, prawda, że mamy jednak do czynienia z kolejnym takim wymiarem ekspansji państwa, oczywiście dla naszego dobra. Dobro przy tym jest definiowane jako tu i teraz, bo żadnego innego z definicji nie ma, jak widać po tak zwanej logice wypadków. No i to jest rzeczywiście, to jest celna uwaga, czy pewien taki symbol obrazujący nie tylko ten, powiedzmy, wymiar fizyczny czy fizyko-przyrodniczy rzeczywistości, w której jesteśmy, ale też w jakimś sensie duchowym. No bo to też miałem okazję niejednokrotnie pisać o tym na łamach PCH24, że jakoś tej logice właśnie przetrwania tylko tu i teraz ulegają niestety także przynajmniej część niektórych pasterzy Kościoła, nie tylko za granicą, i to jest dopiero rzeczywiście smutne. No właśnie, bo można odnieść wrażenie, że część hierarchów właśnie, nawet nie w Polsce, ale na świecie, z pewną taką, powiedzmy, gorliwością pozamykali kościoły. Szybciutko właściwie, ja zamykam, już jestem czysty, już proszę mnie nie denerwować, a że post, że święta, no cóż. Tak, jesteśmy świadkami, można powiedzieć, kształtowania się nowego pojęcia gorliwości pasterskiej, gdzie rzeczywiście mamy do czynienia, jeżeli będziemy wspominać, sięgać pamięcią do tych tygodni, miesięcy, które teraz przeżywamy, to właśnie, czy z tym pojęciem gorliwość będzie nam się kojarzyć, nie wiem, gorliwość pasterzy, żeby przypominać ludziom na przykład o tym, że Eucharystia jest źródłem i szczytem wiary Kościoła, że ważna jest, czy najważniejsza jest ze wszystkich sakramentów, że ta realna obecność Chrystusa przesądza o wszystkim, czy raczej gorliwość właśnie w wypełnianiu, a nawet w namawianiu władz państwowych do narzucania kolejnych restrykcji tak zwanych sanitarnych, no bo jak słyszymy chociażby z różnych wypowiedzi, chociażby księdza prymasa Polaka, to wynika z nich, że to nie było tak, że to rząd do biskupów, tylko raczej biskupi albo część z nich do rządu z prośbą, żeby jednak rzecz jasna w imię miłości bliźniego te restrykcje nakładać. To jest rzeczywiście bardzo, bardzo przygnębiający obraz, aczkolwiek no, z drugiej strony mamy też takie sygnały. No, chociażby wczoraj nowy przewodniczący Konferencji Episkopatu Niemiec no, wyraził, mówiąc dyplomatycznie, swoje zdziwienie, że poluzowuje się tak zwane restrykcje w różnych obszarach, powiedzmy, gospodarki, mowa o Niemczech, no, a ciągle jest zakaz wchodzenia do kościołów, więc nawet tam przewodniczący Konferencji Episkopatu no, wyraził przynajmniej delikatnie, ale jednak publicznie swój dystans wobec tej dyktatury higienicznej, jak to mówi biskup Atanazy Schneider, a u nas póki co
Cisza. No ja nie wyobrażam sobie sytuacji celebransa w maseczce, chociaż słyszymy, że raczej celebrans będzie zwolniony z No obowiązku to noszenia wygląda. maseczki, ale no osoby, które chcą przystąpić do Komunii Świętej. No więc to jest oczywiście sytuacja zupełnie już tak patrząc po ludzku, pozbawiona wszelkiej logiki, chociażby w Poznaniu, w autobusach komunikacji miejskiej, tych tak zwanych przegubowych, może być 19 osób na raz, prawda? A w kościołach o zdecydowanie przecież większej kubaturze może być maksymalnie 5 osób. No, gdzie tu logika? I taka sytuacja trwa od dłuższego czasu. Za nami właśnie tego takie święta. Mnie na przykład, panie profesorze, uderzyła troszkę taka fala jakiegoś takiego entuzjazmu dla mnie dziwnego, że są wspaniałe transmisje internetowe z różnych kościołów, można oglądać, telewizja publiczna i nie tylko też transmituje. No to wszystko dobrze. Oczywiście trzeba pamiętać, że to nie jest to samo, nie zastępuje. Natomiast obawiam się, czy kiedy to się skończy, ta sprawa epidemii, a czy wiele osób nie powiem, no przecież właściwie przeżyłem tyle tygodni bez pójścia do kościoła, były wspaniałe transmisje, no to może dalej oglądajmy transmisje albo chodźmy na łąkę, bo przecież Pan Bóg też tam jest. Pan Bóg jest wszędzie, a poza tym można wszędzie komunię duchową przyjąć. Tak, no to jest rzeczywiście taka irytująca właściwie radość wielu. Nie chcę wymieniać nazwisk, ale powiedzmy ogólnie na przykład też rzeczników różnych, którzy no, bardzo radują się z tego, że jesteśmy tacy zdyscyplinowani jako wspólnota narodowa, że ławki w kościołach są puste i to jest dowód naszej troski i odpowiedzialności. No bo wyobraźmy sobie sytuację, gdyby nagle ludzie, nie wiem, pukali do zamkniętych drzwi kościołów, powiedzmy 30-40 osób. I no, to byłaby kłopotliwa wtedy sytuacja, tak się należy domyślać z tych wszystkich komentarzy. No, rzeczywiście warto tutaj podjąć tą refleksję, jak mawiał kiedyś ksiądz prymas kardynał Stefan Wyszyński, że poluzowywać moralnie bardzo łatwo, natomiast o wiele trudniej jest potem z tych, jak mówił prymas, luzów wychodzić, to znaczy powracać na normalną drogę i to już rzeczywiście jest niebezpieczeństwo. Ale i w jednym, i w drugim przypadku, to znaczy zarówno w czasie epidemii, jak i po niej, no jest taką, można powiedzieć, potrzebą chwili, a im dłużej trwamy w tym stanie, ta potrzeba będzie moim zdaniem coraz bardziej paląca, żeby przypominać tą właśnie podstawową katechezę, czy podstawowe prawdy wiary dotyczące właśnie dlaczego w ogóle msza święta jest ważna, dlaczego Eucharystia jest ważna, dlaczego właśnie sakrament ołtarza jest, jak mówi katechizm Kościoła katolickiego, najważniejszy ze wszystkich sakramentów i dlaczego on jest najważniejszy w momencie, kiedy właśnie przystępujemy do Komunii Świętej. I to wydaje mi się, tutaj wysiłek powinien pójść i cała energia, no, można powiedzieć, w tym kierunku, ale za tym tkwi jakaś też, nie tylko przecież obserwowana w tym czasie, takie zagubienie podstawowej prawdy, przecież którą Kościół od zawsze nauczał, że jeżeli mówimy o miłosierdziu, o uczynkach miłosierdzia, no to najważniejsze są te uczynki miłosierdzia względem duszy, prawda? No i oczywiście względem ciała, ale przede wszystkim względem duszy. I teraz wydaje się, że ta perspektywa ulega jakoś, nazwijmy to, zagubieniu, czy gdzieś ona idzie zupełnie w tło, a przecież no, to jest najważniejsze, prawda? Kościół właśnie przecież po to został powołany, żeby prowadzić ludzi pewną drogą do zbawienia. No właśnie, tutaj myślę, że zgadzam się w pełni, że mniej się zwracało uwagę na te uczynki miłosierdzia co do duszy, a podkreślając to wszystko, co ważne dla ciała, to zaopatrzenie, ta pomoc, natomiast dusza, no cóż, w końcu duszy nikt nie widział. No tak, no to jest, ale tutaj znowu dochodzimy do tego wątku, który ciągle pojawia się od początku naszej rozmowy, prawda? Kwestia podstawowych prawd wiary. Tak jak mieliśmy, właściwie jesteśmy od paru lat w takiej ciągłej katechezie na temat istoty Kościoła, prawda, że można powiedzieć ta potęga wydarzeń, które obserwujemy jedno po drugim, przypomina nam ciągle tą podstawową prawdę, że Kościół jest założony
przez Jezusa Chrystusa, jest to Kościół Chrystusowy, a nie tego czy innego papieża, to tak samo mamy do czynienia w tych dniach i w tych tygodniach z wielkim przypomnieniem, oprócz innych ważnych rzeczy, które ta epidemia niesie z sobą, a też właśnie to wielkie przypomnienie o tym, że trzeba pochylić się nad tą prawdą o Eucharystii. Proszę zwrócić uwagę, że przecież od tego nieszczęsnego synodu o rodzinie, poprzez te wszystkie inne wydarzenia, mamy, czy też tak zwane drogi synodalne, pomysły tak zwanej interkomunii, wszystko to się sprowadza z jakimś wspólnym mianownikiem, banalizacja, albo inaczej mówiąc, odarcie z sakrum właśnie Eucharystii, prawda? Tego najważniejszego z sakramentów. Jeżeli do tego jeszcze dodamy no, takie znaki w postaci cudów eucharystycznych, które w ostatnich latach w Polsce miały miejsce, no to są właśnie takie potężne znaki wskazujące na to, że to jest naprawdę istotna rzecz, podstawowa rzecz dla życia Kościoła, więc także czyn miłosierny, no bo przecież jak wiemy Eucharystia poi i oczyszcza duszę, więc to jest tutaj, wszystko się splata w jedno. Cała rzecz polega na tym, żeby to odkryć, żeby do tego wracać, ale no, jesteśmy w takiej sytuacji, o której mówił kiedyś święty Jan Paweł II, zwracając się do młodzieży, a to już jest rzeczywistość całego Kościoła, że trzeba wymagać od siebie nawet wtedy, kiedy inni od nas nie wymagają albo wymagają zupełnie rzeczy drugorzędnych. To właśnie takie docenianie czy troszczenie się o rzeczy zupełnie drugorzędne, jak mówi kardynał Sarach, to jest też piętno naszych czasów, prawda? Troska o środowisko naturalne w momencie, kiedy milionami zabija się ludzi, dlatego że się jeszcze nie urodzili, prawda? Albo mieli tak zwane choroby towarzyszące. I to jest właśnie problem, prawda? Odwrócenie właściwych proporcji rzeczy. No właśnie, profesor wspomniał o tym zabijaniu nienarodzonych. No, debata sejmowa na temat projektu Zatrzymaj Aborcję pokazała, ile tej nienawiści, takiej nieskrywanej nienawiści wobec tych, którzy chcą bronić życia, ale wydaje się, że wobec tych nienarodzonych dzieci jest. Tam padały słowa no, przerażające, że z ust ludzkich takie słowa mogą padać. No, określenie, że płód, że to nie jest człowiek, że proszę nie nazywać tego człowiekiem, że przecież tak nie jest. No, to brzmi bardzo, bardzo znajomo, że ktoś nie jest człowiekiem, nauka zadecyduje, że ktoś nie jest człowiekiem albo jest gorszy. To przerażające doświadczenie, ponownie. Tak, jak ktoś mówi, że nauka zadecyduje, to zazwyczaj ma na myśli naukowców, konkretnych naukowców. Tak samo jak ktoś mówi, że historia mnie osądzi, to ma na myśli konkretnych historyków, których na przykład opłaci taka czy inna partia. No, w każdym razie, no tak, no, jesteśmy świadkami powtórzenia całego arsenału tych wyświechtanych argumentów propagandowych, które nie mają nic do czynienia z nawet z nauką, tą, która idzie do przodu, genetyka, która już dawno udowodniła, że no, nie ma w biologii osobnika, który ma dwa różne kody genetyczne w sobie, a dziecko, które się poczęło, ma własny kod genetyczny odrębny, jak wiemy, od kodu genetycznego matki. Ja tak się zastanawiam niekiedy, że czy te wojujące panie z parasolkami i bez parasolek, czy one, mówiąc o tym, że proszę nie nazywać tego człowiekiem, bo to jest płód, czy one, emocjonując się narodzinami kolejnych potomków w brytyjskiej rodzinie królewskiej, kiedy prasa na przykład na wyspach i w całym świecie donosiła, że księżna Kate spodziewa się kolejnego, uwaga, dziecka, nie kolejnego płodu. I przez kolejne miesiące zastanawiano się, czy będzie chłopiec, czy dziewczynka, może bliźniaki. I nikt wtedy, zarówno w opinii postępowej na wyspach, na zachodzie i u nas, jakoś nie mówił, że księżna Kate oczekuje płodu, że to jest ciągle płód, nie? Że to mówiono, że to jest braciszek czy siostrzyczka już na wcześniej narodzonej księżniczki czy księcia. I to jest oczywiście, mamy do czynienia z olbrzymim morzem hipokryzji, na których to falach surfują oczywiście wszyscy ci, którzy za punkt honoru uczynili sobie szerzenie tej pandemii, które, jak wiemy, pochłania dziesiątki milionów istnień ludzkich każdego roku. Właśnie mówiło się ad vocem tego po prostu o Royal Baby, że czekamy na Royal Baby, jaka płeć będzie i tak dalej, i tak dalej. A nie Royal Fetus. Nie, a nie, 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 to jest właśnie
Więc wynika z tego, że jednak chyba są ciągle równi i równiejsi. No, zdecydowanie. Pewnie też emocjonowanie się jakimiś sprawami dotyczących małych zwierzątek, rozczulaniem się. Chociaż one są oczywiście urocze, małe zwierzątka, no ale znaj proporcje mocium pani, że parafrazując. No tak, ochrona klimatu, to jest zresztą no to bardzo ciekawy przykład, bo to pokazuje, że jednak ideologia nie zna przerwy, nie zna czasu na oddech, wirus, nie wirus, cele ideologiczne, za którymi kryją się przecież też cele materialne, pekuniarne, nie zna przerwy, no bo to jak aborcjoniści i różni, no nazwijmy to pożyteczni idioci, którzy nawet nie wiedzą, że pracują na rzecz koncernów aborcyjnych, które zarabiają miliardy na uśmiercaniu ludzi i handlu też organami pozyskiwanymi z zamordowanych ludzi, to wiemy już przecież, to oni powtarzają jak mantrę też oczywiście ochrona klimatu, ochrona środowiska i nie widzą tutaj żadnego dysonansu między z jednej strony ideologicznie pojmowaną ochroną środowiska, a z drugiej strony zgodą i nawet popieraniem, wspieraniem, domaganiem się zabijania ludzi. No jak wiemy, szaleństwo już przeszło na taki wyższy poziom, bo się okazuje się, że im mniej ludzi, tym lepiej dla środowiska, prawda? Bo i temu szaleństwu, jak wiemy, no, mówiliśmy o brytyjskiej rodzinie królewskiej, ulegają właśnie niektórzy członkowie tej rodziny, ale to nie byłoby akurat tak poważne jak fakt, że nawet niektórzy księża, pisałem o tym też na łamach PCH24, no, pisali właśnie takie, trzeba powiedzieć, androny, że karą właśnie, czy jak gdyby inaczej, epidemia koronawirusa jak gdyby sprzyja lepszej ekologii Ziemi, ponieważ no, będzie mniej ludzi i chociaż ten artykuł został wycofany, przeproszono, ale no, pokazuje to pewien stan umysłów. No widać wyraźnie, że prawdziwe są słowa, chociaż nigdy nie przypuszczałem, że będę się powoływał w prawym prostym na... Troszkę ściszę głos na Ernesto Che Guevara, który chyba to on powiedział, że rewolucja jest jak rower, jak nie jedzie, to upada. Czyli tutaj mamy oczywiście sprawę pandemii koronawirusa, problemy służby zdrowia, problemy ludzkiego zdrowia, no ale młyny muszą mielić. Tam ta sprawa rewolucji musi się toczyć, na to warto zwracać uwagę. Tak, no nie miejmy złudzeń tutaj. Oczywiście część osób na pewno wykorzysta ten czas, w którym jesteśmy, żeby właśnie podjąć te katechezy, o których mówiliśmy wcześniej, czyli krótko mówiąc, podjąć pracę nad swoim nawracaniem się, co staram się robić i wszystkich zachęcam, ale z drugiej strony w większości przypadków to będzie to samo, tylko bardziej. We wcześniejszych wiekach, jak mieliśmy do czynienia z wielkimi epidemiami, wielkimi zarazami, to nie owocowało jakimiś takimi odczuwalnymi społecznie wielkimi nawróceniami. No dość wspomnieć 100 lat temu, prawda? Hiszpanka, która pochłonęła o wiele więcej istnień ludzkich niż zginęło na frontach I wojny światowej, no i skończyła się powiedzmy w 1919 roku. Czy to powstrzymało bolszewizm, degrengoladę moralną, kulturową na zachodzie? W latach 20. w Stanach Zjednoczonych, jak wiemy, robią karierę Al Capone, mafia sycylijska w Nowym Jorku. To są tak zwane szalone lata 20., czyli właśnie po raz pierwszy potraktowanie homoseksualizmu jako pewnego wymiaru naszej kultury i tak dalej, i tak dalej. To nie owocowało żadnym wielkim nawróceniem dla tych, którzy no, nie mieli tej dobrej woli, mówiąc językiem biblijnym sobie. Więc tutaj podobnie będzie ta rewolucja. Ona wykorzysta także te instrumenty, które siłą rzeczy się pojawiają, a więc na przykład możliwości większej inwigilacji, kontroli. Właśnie wracamy do tych maseczek, prawda, które na początku pan redaktor pokazywał. Cały czas są ze mną. To jest dowód na to, że państwo może nam kazać się odróżniać w taki czy inny sposób, ubierając się albo, nie wiem, wydając nam certyfikaty zdrowia, że ci, co będą mieli certyfikaty zdrowia, będą mogli brać udział na przykład w wyborach albo,
albo podejmować taką czy inną pracę, albo wyjeżdżać sobie na w czasy zagraniczne latem, prawda? Nie wiadomo, może już tam mądre głowy w obozie rewolucji nad tym myślą. Bardzo możliwe. No, jeszcze gwoli uzupełnienia, bo ja powoływałem się na Che Guevarę. Ja teraz nie wiem, czy tego Mao Tse-tung nie powiedział, ale to mniejsza o to. Natomiast to ocenianie obywatela z jakiejś tam perspektywy właśnie, czy z perspektywy zdrowia, a to się przecież dokonuje. No, jeżeli ktoś jest podejrzany o zespół Downa lub o inną chorobę, już na samym początku może zostać zabity. No, tu, gdy będzie o to, że choruje, no już jakieś wobec niego retorsje można stosować, które z czasem można rozbudowywać. W Chinach mamy system oceniania obywateli przez skanowanie twarzy i jego zachowania i te punkty za bycie dobrym Chińczykiem, jakie można dostawać. No widać, że ta pokusa we władzy jest zawsze. Tak, no i tak jak o życiu człowieka w jego pierwszych tygodniach i miesiącach mają decydować naukowcy, to teraz naukowcy będą decydować na przykład o to, czy na przykład na wakacje będziemy mogli pojechać tam, czy nie, czy w ogóle będziemy mogli pojechać, czy będziemy mogli wejść do lasu i zbierać grzyby, a jeżeli już to jakie grzyby, no będą o tym decydować fachowcy, naukowcy. A będziemy oczywiście słyszeć oficjalną narrację o demokracji, prawda? No ale dzisiaj, jeżeli popatrzeć na przykład na to, kto tak naprawdę, jakie grono ludzi podejmuje decyzje o najważniejszych, dotykających naszej codzienności sprawach, no to mamy, nie wiem, minister zdrowia, generalnego inspektora sanitarnego, może jeszcze parę osób, na palcach dwóch rąk byśmy ich policzyli. No ale słyszymy, że przecież demokracja, prawda, demokracja, konstytucja, konstytucja, demokracja, demokracja, konstytucja, które wszystko to trzeba ratować dla naszego dobra. No i to oczywiście dla uważnego obserwatora to jest materiał poglądowy na tą pustkę wszystkich tych sloganów, co naprawdę się liczy, prawda. I tutaj to jest też takie zaproszenie, ten czas do tego, żeby właśnie uruchomić nie tylko wiarę, ale i rozum, prawda? Bo przecież na tych dwóch skrzydłach wiary i rozumu, jak uczył święty Jan Paweł II, duch ludzki zbliża się ku kontemplacji prawdy. A więc rozum i wiara na służbie prawdy, o tym trzeba pamiętać zawsze, zwłaszcza w tych trudnych czasach jak teraz. Właśnie jeszcze kończąc powoli naszą rozmowę, bo nieraz mówiło się o Polakach, że są takimi warchołami, że liberum veto, że właściwie zawsze przeciwko, no tu się okazało, że dość tak pokornie i karnie te wykonywane są zalecenia władzy, na co wielu obserwatorów zwraca uwagę. No, mamy do czynienia oczywiście z takim typowo ludzkim też odczuciem strachu, prawda? Obawy, strach, obawa. I te różne operacje na tym strachu są dokonywane. Jak wiadomo, jak można zaobserwować te różne zachowania społeczne, no, to jest naturalna oczywiście też potrzeba ludzka, że człowiek się troszczy o swoje życie. To jest ten pierwszy taki, można powiedzieć, instynkt samozachowawczy. Nie wiem, to nawet gdyby, powiedzmy hipotetycznie, dzisiaj rząd ogłosił, że od poniedziałku następnego otwieramy szkoły, to wątpię, czy by wszyscy rodzice chętnie zaraz posłali swoje dzieci do szkół. No, to jest rzeczywiście taka potrzeba, no, ludzka oczywiście, głęboka bezpieczeństwa, prawda, i ten strach, no, jesteśmy w okresie wielkanocnym i można sobie w kolejnych czytaniach, zwłaszcza w Oktawie, właśnie zapoznać się z tymi perykopami Ewangelii, które opowiadają o ukazywaniu się zmartwychwstałego i tam ciągle mamy ten motyw strachu, prawda, obawa, że to jest właśnie strach, obawa, że to jest duch, że to nie jest prawda, że to jest coś złowrogiego i Chrystus zawsze rozprasza te wątpliwości, ten strach, mówiąc pokój wam, nie bójcie się, a z drugiej strony też, czyli odwołuje się do wiary, ale też do rozumu. On do uczniów Emaus mówi, czy nie zrozumieliście, czy nie rozumiecie, że wszyscy prorocy mówią o tym, że Chrystus miał cierpieć, umrzeć i zmartwychwstać, a więc odwoływanie się do wiary i rozumu. I tutaj warto iść tym tropem, bo to jest rzeczywiście taka pewna
pewna metoda z jednej strony zachowania zdrowego rozsądku, a z drugiej strony nie zapominania o tym, co najważniejsze, prawda, że człowiek składa się i z duszy, i z ciała. A cóż by człowiekowi przyszło, gdyby na duszy drobną choć usterkę poniósł? Jasne, uchybienie, warto o tym pamiętać. Zaczęliśmy od masek i skończymy na maskach. Myślę, że z tego naszego programu też taka myśl wynika, że trzeba bardzo patrzeć, kto tam za tą maską jest. Że chociaż ona zasłania dużą część twarzy i nie widać, ale warto się przyglądnąć, kto tam jest i co mówi i w jaki sposób to, co się dzieje, jest wykorzystywane. Tak, notabene ten czas jednak z jednej strony, chociaż są te zarządzenia o nakładaniu masek, to jednak ten czas powoduje, że z wielu, nazwijmy to, oblicz te maski spadają. To znaczy widzimy pewne rzeczy takimi, jakimi one są. I tu rzeczywiście też o tym trzeba pamiętać, że to jest pewne takie wielkie sprawdzam, które dokonuje się na naszych oczach, jak to jest, co naprawdę się liczy. No i mówię, no to jak tutaj już powtarzaliśmy w czasie naszej rozmowy, trzeba odwoływać się do tych najbardziej sprawdzonych środków, czyli naszej wiary, naszego rozumu, tego, że Kościół katolicy zawsze był wielką syntezą, który uczył, że człowiek jest kompozytem złożonym z ciała i z duszy, który posługuje się wiarą i rozumem. I żeby no, unikać masek takich, które przede wszystkim zasłaniają to, co najważniejsze, bo przez ostatnie lata, nie tylko te parę lat, ale ostatnie, powiedzmy, lata, no, dziesiątki lat mieliśmy nakładane na siebie, na nas różne maski, które nie tylko zakrywały nos i twarz, ale także przysłaniały uszy i zakrywały uszy, więc trzeba być po prostu świadomym, używać wiary i rozumu. Wtedy przetrwamy. Jasne, bo te maski, które tu pokazywałem, przed uszczerbkiem na duszy nas nie uchronią, jak sami o to nie zadbamy. Nie, nie jest to sakramentalium. Chociaż wydaje się, że dla niektórych już powoli jest festiwal zachwytów, jakie to może być wspaniałe, jakie piękne maski można mieć, kolorowe. Będziemy odpowiedzialni i zdyscyplinowani jako wspólnota narodowa, dając w ten sposób swój dowód miłości bliźniego, że będziemy chodzić w maskach. Cały naród chodzi w maskach i partia wraz z nim. I nie jączmy zatem i kończmy. Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem, gościem programu Prawy Prosty na łączach internetowych był pan profesor Grzegorz Kucharczyk. Z Panem Bogiem.